Można śmiało postawić taką tezę, że każdy pragnie miłości, każdy szuka miłości, ale na tej drodze do miłości jest wiele pokus, a jedna z nich nazywa się pokusa przeintelektualizowania miłości. Tak ją można nazwać. Albo pokusa miłości niekonkretnej. Generalnie widzimy, że jest jakiś problem z taką pokusą intelektualizacji, że człowiek nieraz czyta książki, słucha kazań, konferencji, nie po to, żeby znaleźć coś, co bym zaaplikował do swojego życia, ale żeby odświeżyć swój umysł, żeby coś mi się spodobało, żeby coś zajaśniało na godzinę, dwie, na minutę. Potem to zostaje gdzieś tam, albo w ogóle nie zostaje, ale człowiek się cieszy, że się zabawił, tak jak przy rozwiązaniu krzyżówki. Czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy, że szukamy jakichś takich po prostu zabaw intelektualnych. Bo można powiedzieć, że przecież kapłan na pewno kochał tego człowieka leżącego. Nie sądzę, że kapłan przechodził obok i powiedział: nienawidzę cię, więc cię zostawiam. Kochał ludzi, może kochał ogólnie tego człowieka, ale w tym momencie się nie zatrzymał. Wydawało mu się może, że ma inne ważniejsze sprawy czy usprawiedliwienia. Tak samo Lewita. Gdybyśmy kochali miłością ogólną, taką, można powiedzieć, niekonkretną, i gdyby Samarytanin taką miłością kochał, to zobaczywszy tego człowieka, co można było jeszcze zrobić? Można było napisać piękny wiersz na temat ludzi, którzy są na pół umarli, na pół żywi. Piękny wiersz na temat, jak to jest, jak człowiek leży między Jerozolimą a Jerychem. Gdyby tam szedł malarz, mógłby zrobić piękny obraz, nie? Taki obraz, co się dzieje z człowiekiem, który wpada w ręce ludzi. Co ludzie mogą zrobić człowiekowi? Piękny mógłby naprawdę powstać obraz. Mógłby być też piękna jakaś, nie wiem, piękny dramat, czy piękny scenariusz. Co on myślał, co mu się przyśniło, czy był w zaświatach, czy nie był jeszcze w zaświatach. Oczywiście lingwista by się mógł zastanawiać, czy on był na pół umarły, czy po polsku się mówi, że ktoś jest na pół umarły, czy na pół żywy po prostu. Co to znaczy pół umarły, czy od góry, czy od dołu? Która część już była, czy szedł w tą, czy w tą stronę? Oczywiście tak trochę żartuję, ale jest taka w nas pokusa nieraz ogólnej miłości i ta pokusa wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze wynika z tego, że miłość ogólna przeintelektualizowana jest łatwiejsza. Jak nie wymaga konkretów, nie wymaga ofiar, wymaga tylko myślenia, ona jest łatwiejsza. Kochasz Polskę? Kocham. Prosta miłość, nie? Ale kiedy by trzeba było oddać życie albo chociaż parę złotych, to już będzie gorzej, nie? Więc jest łatwiej, a mamy w naturze, jak każde stworzenie, żeby nie powiedzieć każde zwierzę, tendencję do unikania po prostu tego, co trudne. Drugą przyczyną jakoś tego, że uciekamy nieraz w pokusę miłości ogólnej czy przeintelektualizowanej, to jest to, że ta miłość wydaje się piękniejsza, raczej wydaje się mądrzejsza. Że ja, jak tak mówię pięknie o miłości, to znaczy, że bardziej kocham, nie? I oczywiście tutaj nie żeby się śmiać, ale to jest tak, jakbyśmy zrobili wielkie badania, że co to jest miłość, nie? I po 10 latach badań stwierdziliśmy, że to nie jest miłość, ale to jest Liebe. To jest miłość. Potem 10 lat następnych badań już nie nazywamy tego Liebe, tylko nazywamy, nie wiem, L'amour. Potem za następne lata nazywamy Amore, nazywamy Achaba, jak nazywają Izraelczycy. Więc mamy nieraz taką pokusę, ach, nie mówimy wzór, tylko paradygmat, mówimy pejoratywne. Wchodzimy w pewien świat, tak jak w świat językowy, tak nieraz w miłości wchodzimy w świat takiego, bo wydaje się, że to jest mądrzejsze, jak ja pięknie mówię o Polsce, jak pięknie mówię o dzieciach, jak pięknie o kimś mówię, to ta miłość jest niby mądrzejsza. Czasem też przyczyną tego, że miłość jest przeintelektualizowana, przyczyną tego jest nic innego, tylko pewien etap w miłości. Zauważmy, że nastolatkowie, czy nastolatki, czy jak wrócimy pamięcią wstecz, to był okres w takim naszym życiu, że mieliśmy żal do rodziców, że nas nie kochają, a nie zauważaliśmy, że wstają codziennie rano, że pracują dla nas, że może nie mają wakacji, że wszystkie prawie oszczędności dla nas poświęcają. A myśmy nie widzieli miłości konkretnej. Był taki okres, kiedy człowiek szukał jakiejś miłości
jakiś taki, można powiedzieć, w niebie gdzieś daleko, jak mówiło pierwsze czytanie, a nie widział, że ta miłość jest bliska, że jest na ustach tych, którzy byli obok nas, że ten ojciec, który przychodził zharowany, to nie dlatego harował, że się przyzwyczaił do takiego stanowiska, ale dlatego, że po prostu kochał, że ta miłość przybrała aż tak konkretnych wymiarów, 26 czy więcej lat. Więc może być pokus i przyczyn wiele tej miłości ogólnej, przeintelektualizowanej, bo zawsze intelekt jakby dąży w kierunku pojęć ogólnych. Natomiast dzisiejsza Ewangelia mówi, kochaj konkretnie człowieku, no, kochaj konkretnie. Stajemy w miejscu, wyciągamy po prostu oliwę, zalewamy winem, wsadzam na swoje bydle, wiodę do gospody, potem wyciągam 2 denary, potem nawet mówię, że oddam i nie, że kiedyś oddam, ale konkretnie, kiedy będę wracał. Jest wiele tych konkretów takich bliskich, można powiedzieć, że Samarytanin nie zwraca uwagi na to, że jestem Samarytaninem, jestem w podróży. To jest miłość, która przechodzi do bardzo konkretnego konkretu, można powiedzieć. I jakbyśmy teraz wrócili w przeszłość naszą, to zauważamy, że w naszym życiu dużo jest takich ludzi, którzy nas bardzo konkretnie kochali. Kiedyś jeden z księży opowiadał, że jak mu się spać chciało, to zawsze szedł do babci, bo babcia była przekonana, że sen to jest największy dar. Widocznie już nie mogła zasnąć w nocy. I po prostu on po szkole mógł się u niej spokojnie wyspać i za to strasznie kochał babcię, że ona go tak konkretnie kochała. Kardynał Stanisław Dziwisz, kiedy jeszcze byłem na studiach, no i zawsze był zwyczaj, przez to, że nie byłem przypisany do parafii, to przez te lata studiów przyjeżdżało się na wakacje do Polski, do Krakowa, trzeba było się zameldować u księdza kardynała, zawsze było pierwsze pytanie, nie jesteś głodny? Masz pieniądze? Jak się czuje twoja mama? Ktoś powie, że to jest stereotyp, ale to są takie perełki, kiedy człowiek mówi, to jest miłość konkretna. Nie? To jest po prostu konkret, który jest świadectwem czy obrazem tego, co jest w sercu człowieka. Nie chciałbym przedłużać tego kazania, bo myśl jest prosta. Chciałbym was i siebie zachęcić do tego, żebyśmy naprawdę spróbowali być konkretni. Nie wiem, dzisiaj, wieczorem, jutro. Żebyśmy spróbowali konkretnie pokochać tego sąsiada, czy żonę, męża, dziecko. Żeby po prostu miłość wcieliła się chociaż w 1, 2, 3 konkrety. Żeby człowiek mógł popatrzeć na to, co konkretne i powiedzieć, to jest miłość. To kosztuje nieraz, bardzo kosztuje. To sprawia, że wydaje się to, że to jest prozaiczne. Nie? To nie o to chodzi, żebyśmy rezygnowali z myślenia, zrezygnowali z pojęć. Ale żebyśmy pamiętali to, o czym mówił Norwid, że piękno na to jest, by zachwycało. Ale nie do tego, żeby się bawić pięknem, ale by zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstała. Czyli żeby człowiek żył życiem nowym. A kiedy się kocha konkretnie, życie za każdym razem staje się nowe.